Witajcie w ostatnim w tym roku odcinku programu Unia Kulinarna. Z Wami Greta i Łukasz. Łukasz, wiesz, moja babcia kiedyś opowiadała, że na święta choinki ozdabiano inaczej niż dziś. Zazwyczaj były to pierniczki, ozdoby siana, papieru, wydmuszek. Ale to musiało być piękne, naturalne i rustykalne. No ale bardzo szkoda, że teraz takich zabawek to my już chyba nigdzie nie zobaczymy. Otóż mylisz się. W rejonie poniewieskim, w miejscowości Mieziśkiej, święta są przez cały rok, bo działa tu Muzeum Choinkowych Ozdób. Święta przez cały rok? To obowiązkowo, musimy to zobaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak powstał pomysł na otwarcie takiego muzeum? Nasze muzeum powstało 8 lat temu. Uznałam, że może to być bardzo ciekawe. Ponadto rynek litewski zalała wówczas tania chińska produkcja. Ludzie zaczęli wyrzucać stare ozdoby choinkowe. Pracuję jako bibliotekarka. Zaproponowałam więc, żeby przynosili niepotrzebne ozdoby do biblioteki. Najpierw powstała wystawa dekoracji choinkowych z czasów naszych dziadków i pradziadków. Ta inicjatywa przerodziła się w muzeum. Jakie ozdoby możemy tu znaleźć? Najróżniejsze, jeśli chodzi o tworzywo, wykonywano je z plastiku, ze szkła, pianki poliuretanowej, miedzianego drutu, nawet z prasowanych wiórów. Ogromna różnorodność tematyczna. Ozdoby choinkowe odzwierciedlały wszystko, co się działo na świecie. Wojnę, lot człowieka do kosmosu, wystrzelanie satelitów, rozwój techniki. Są bombki inspirowane popularnymi filmami, przedstawiające bajkowe postacie. A jaka ozdoba choinkowa jest najstarsza? Mamy kilka takich eksponatów. Jest to m.in. kotylion sprzed 1917 roku. Taką ozdobę dawniej otrzymywały osoby biorące udział w zabawie tanecznej. Mamy też bardzo ciekawe i oryginalne ozdoby z wosku wyprodukowane w Niemczech. Czy to prawda, że kiedyś choinki ozdabiano suszonymi owocami, warzywami i przeróżnymi innymi rzeczami? Tak, to prawda. W czasach Smetony fabryka cukiernicza w Szawlach produkowała specjalne cukierki w kolorowych papierkach do powieszenia na choince. Ozdabiano ją również jabłuszkami, własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Cała ta kolekcja jest o wiele bardziej obszerna. Opowie Pani coś więcej, co tu jeszcze możemy znaleźć? Mamy tu różne przedmioty, które tworzyły atmosferę świąt. Sztuczne choinki, maski karnawalowe, stojaki na choinki, figurki świętego Mikołaja, girlandy. Są również świąteczne kartki. Dziś jest to zapomniana tradycja. A kiedyś ludzie pisali świąteczne życzenia. Miło byłoby teraz dostać taką kartkę. Czy ludzie chętnie odwiedzają muzeum? Nie narzekamy na brak zainteresowania. Kochają nas, odwiedzają. Zawsze powtarzam, że tu w Mieziśkies Boże Narodzenie trwa cały rok. Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę. Dziękujemy. Acio. Łukaszu, po Twojej tajemniczej minie rozumiem, że już masz pomysł na sylwestrowy smakołyk. No jasne, że mam. Zrobimy aksamitny, rozpływający się w ustach sernik szampański. A jaki sylwester bez dobrej muzyki? Na degustację zaprośmy zwyciężczynię projektu Czas na przebój, Karolinę Lindo. Witaj Karolino. Gratulujemy Ci zwycięstwa. Czy emocje po czasie na przebój już opadły? Witajcie! Wciąż czuję euforię. Ale jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa. No to czas na przebojowy sernik sylwestrowy. Wpadniesz do nas? Z przyjemnością wpadnę do Was. Do zobaczenia! Pa! To czekamy na Ciebie. Pa! Pa, pa! W wielu krajach Europy w ostatnią noc roku spożywa się ściśle określone tradycyjne potrawy, które mają szczególną symbolikę. W Hiszpanii o północy każdy, kto chce mieć szczęście w nowym roku, musi zjeść 12 winogron. Mieszkańcy Austrii obdarowują swoich bliskich marcepanową lub drożdżową świnką. Ma to zapewnić szczęście, dobrobyt, płodność i bogactwo. W Norwegii serwuje się puding ryżowy, w którym ukryty jest sporych rozmiarów migdał. Osoba, która na niego trafi, będzie miała szczęście w nowym roku. Grecy z kolei pieką specjalne ciasto zwane wasilopitą i ukrywają w nim monetę. W Holandii w ostatni dzień roku każdy powinien zjeść pączka nadziewanego rodzynkami i żurawiną. Pączki, które nazywają się krapfen, jedzą też Niemcy. Rozpływający się w ustach sernik, który w sam raz pasuje na pożegnanie starego i powitanie nowego roku. Jest zrobiony na spodzie piernikowym, ma w sobie bardzo dużo żurawiny, a jego szampańska aksamitność oraz lekka korzenna pikantność podbija wszystkie kubki smakowe. To będzie prawdziwe uczte dla podniebienia. A oto jakich produktów potrzebujemy. Twarogu trzykrotnie zmielonego, serka mascarpone, masła, suszonej żurawiny, pierniczków, jajek,
W skrobi ziemniaczanej, soli, śmietanki kremówki, cukru, mąki i wina musującego. Na początku zróbmy spód piernikowy. Więc mamy 120 g pierniczków, które trzeba dokładnie pokruszyć, a ja teraz roztopię 50 g masła. Więc kiedy pierniczki są pokruszone, możemy do nich dodawać roztopione masełko. Taki spód piernikowy to super sposób na wykorzystanie pierniczków pozostałych po Bożym Narodzeniu. No, tortownicy zawsze wykładam papierem do pieczenia, ale boków nigdy. Podczas pieczenia sernik urasta i czepia się za boki tortownicy i nie opada. Więc teraz naszym takim mokrym piaseczkiem piernikowym wykładamy dno tortownicy i trochę to przypłaszczamy. Sernik szampański, więc nie może zabraknąć szampana. Do dzisiejszego dania używamy tylko i wyłącznie win musujących typu Brut i nie używamy tych słodzonych, no bo słodzone mają zbyt dużo cukru. A my chcemy tu mieć taką goryczkę, którą zazwyczaj w sobie ma wino musujące. I teraz powolutku przez kilkanaście minut gotujemy napój, aby odparował, aby zredukowałby się. Dopóki smaki i aromaty wina musującego się koncentrują, zabierzmy się za zrobienie masy serowej. Tu mamy dużą misę i do misy dodajemy 700 g trzykrotnie zmielonego twarogu. Dodajemy 200 g serka mascarpone. Od razu do tego wrzucamy 150 g cukru. Możemy to trochę poucierać. I wlewamy 200 ml śmietanki kremówki. Do masy serowej wbijamy 4 jajka. Jajka trzeba dodawać po jednym. I po każdym dodaniu jajka trzeba dokładnie wymieszać. Ale tu bardzo ważna sprawa, że nie możemy używać miksera albo zbytnio napowietrzać masy serowej. Bo wówczas podczas pieczenia sernik zbyt mocno urośnie, bo wpłynie na to dobrze ubite jajko, a następnie jak dostaniemy go z piekarnika, opadnie. Więc tego nie robimy. Łagodnie jajko musi się połączyć z masą serową. Żeby podbić smak sernika, dodajemy porządną szczyptę soli. Czepaczka nam nie będzie potrzebna. No i dodajemy moją ulubioną jagodę Świąt Bożego Narodzenia, czyli żurawinę. Trochę wymieszamy. Wino musujące gotowało się do tego momentu, aż z 500 ml pozostało około 100 ml. W tym momencie zdejmujemy go z ognia. Zazwyczaj mąkę oraz skrobię dodaje się do masy sernikowej, ale ja mam sztuczkę, aby nie było grudek. Dwie łyżki skrobi ziemniaczanej dodajemy do odparowanego wina musującego. Mieszamy oraz jedna łyżka mąki pszennej. Tak, mieszamy. Piekarnik nastawiamy na 200 stopni góra-dół. Wymieszaną masę bez grudek możemy śmiało dodawać do masy sernikowej. I ostatni składnik, który dodajemy do masy sernikowej, to grubo pokruszone pierniczki. 80 g. Masę sernikową przekładamy na spód piernikowy. Uformowany sernik wstawiamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i od razu zmniejszamy temperaturę do 150 stopni. Robimy to po to, aby przy otwarciu drzwiczek piekarnika temperatura by zbyt mocno nie opadła. W taki sposób pieczemy przez 1 godzinę. Sernik po tym jak się upiecze musimy wystudzić. Robimy to przy otwartych drzwiczkach piekarnika. Tuż po tym wstawiamy sernik do lodówki na minimum 1 godzinę, a najlepiej na noc. Taki sernik udekorujemy bitą śmietanką, którą zaraz zrobimy. Więc do kielicha wlewamy 200 ml śmietanki kremówki i dodajemy 2 lub 3 łyżki cukru. Sernik niebawem będzie gotowy, więc można czekać na gości jak prawdziwą sylwestrową noc. A naszym gościem będzie piosenkarka Karolina Lindo. No bo jaki Sylwester bez muzyki? Karolina Lindo, dziewczyna z Podbrodzia, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w projektach muzycznych na Litwie i w Polsce. W Głosie Litwy zajęła 4. miejsce, wygrała projekt w TVP Wilno Czas na Przebój. Uczestniczyła też w 13. edycji The Voice of Poland. Śpiewa od przedszkola, obecnie jest studentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Karolina twierdzi, że muzyka uratuje świat. Witaj Karolino. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Czy spodziewałeś się zwycięstwa w projekcie Czas na Przebój? Jeżeli mówić szczerze, to nie. Bo
Każdy odcinek w tym muzycznym show Czas na Przebój to po prostu była totalnie nowa historia, ale dzięki temu programowi uważam, że moje skrzydła muzyczne zaczęły się rozwijać coraz bardziej, bo miałam okazję zaśpiewać w różnych gatunkach muzycznych, co uważam dla każdego artysty jest mega duże wyzwanie. Uczestniczyłaś też w ogromnym polskim projekcie The Voice of Poland. Jak się tam czułaś? Czułam się tam naprawdę bardzo wyjątkowo, więc było naprawdę fajnie, atmosfera magiczna. Poznałam dużo wspaniałych, utalentowanych ludzi, no i co najważniejsze, że piękna muzyka zawsze towarzyszyła, więc jestem szczęśliwa i wdzięczna za wszystko. A jak ci minął rok? Uważasz, że był udany? Uważam, że tak, bo było bardzo dużo pracy, bardzo dużo muzyki, co cieszy moje serce. No i oczywiście też studia. A jakie plany na przyszłe? Też dużo pracy, co tam? Praca upiększa człowieka, to jest najważniejsze. To prawda. No tak. A dlaczego wybrałaś ścieżkę muzyczną? Pamiętam, jak opowiadała moja mama, muzyka chyba mi sama po prostu odnalazła. Bo urodziłam się w takiej miejscowości w Podbrodziu, gdzie zawsze po prostu ta muzyka była. W sensie zawsze były organizowane jakieś koncerty, festiwali. I ta po prostu muzyka, ona jest wszędzie. I jak byłam mała, moja mama mówiła, że zawsze byłam hyperaktywna. Po prostu we mnie był nie tylko luz, ale i totalny spontan. Całe przymierzone mamy szpilki, chociaż i nowe kupione, ale zawsze były przymierzone. Zamiast mikrofonu grzebień i zawsze od rania do wieczora po prostu różne improwizacje muzyczne. I no, chyba ja to traktuję tak, że nie tylko muzyka mnie odnalazła, ale ja odnalazłam muzykę. To jestem bardzo ciekawa. To kto był twoim tym dziecięcym idolem muzycznym? Raz tak śpiewałeś z tym grzebieniem. Eminem. Eminem? Tak. Smack that all on the floor. Dobre. Jutro Sylwester. Masz jakieś plany na imprezę? Będę sama jak impreza. Nie, no tak, w gronie rodzinnym fajnie po prostu pobyć razem, bo teraz studia bardzo zawierają dużo czasu i nie mam czasami możliwości przyjechać tutaj na Litwę, ale jak jestem tu, to szalenie się cieszę, bo wszystkie są obok mnie, zdrowe, szczęśliwe, więc postaram się tak w gronie rodzinnym. No, a może potem coś więcej będzie, nie wiem. W gronie rodzinnym zapewne rozkręcisz imprezę. A jak wygląda twój stół sylwestrowy? Czy sama może gotujesz coś na stół sylwestrowy? Zawsze szykujemy danie razem z mamą. Jest special, grzybowa polana. Grzybowa polana? Mhm. A co to? To jest sałatka z grzybami. Tam wchodzi kurczak, ogórki, jajko, ser, ziemniaki i chyba marchewka. To po prostu pyszne jest. Najlepsza sałatka, którą jadłam ever. Więc Karolina, zapytam słowami, jakie przyjeżdżało w The Voice of Poland. Czy tygrysa jest gotowa na deser? Zawsze. Ja uważam, że akurat trafiłam naprawdę na dobry program, wreszcie. Bo bardzo lubię jeść, a jedzenie lubi mnie. I to jest najprawdziwa miłość, która może być. A jeżeli chodzi o słodyczy, to panie, nie daj pośpiewać, a daj słodyczy i życie piękne. No właśnie, życie piękne, kiedy mamy takie smaczne rzeczy, a dla ciebie przygotowaliśmy sernik sylwestrowy. Taki sernik, który ma w sobie coś szampańskiego. I z pewnością po takim serniku zawsze zabawa będzie udana. Więc smacznego. Super jest, naprawdę pycha. Nie zazdroszczę tym, kto teraz ogląda, ale polecam. Sernik opada? Problem może być w piekarniku. Zaraz zdradzę, jak to naprawić. Sernik można piec w kąpieli wodnej. Wystarczy od zewnętrznej strony dno i boki tortownicy owinąć folię aluminiową. Wstawić tortownicę do większej brytwanki i wypełnić ją wrzącą wodą na równi z poziomem sernika. Kąpiel wodna zapobiega zmianom temperatury, a sernik dzięki temu nie opadnie. Naszym gościem była piosenkarka Karolina Lindo. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również wam wszystkim, naprawdę było super.
Dziękujemy. Do spotkania za tydzień. W nowym roku będzie inspirująco i smacznie. Aby Sylwester naprawdę był udany, musimy zrobić rozgrzewkę głosu. O Jezus Maria. No co, Jezus Maria? Zaczynamy. Zaczynamy. Tak, ja wam Pani Karolino, jesteśmy gotowi na rozgrzewkę. Czas na przebój nas czeka, Łukasz. Nowa para. Okay. No, będzie super, wierzę was. Mhm. Znaczy, ja pokażę wam motyw, a wy musicie to powtórzyć, ok? Okay. One, two, three, Unia kulinarna. Można wyjść już. Tak, to jest mój czas na przebój. Dawaj. One, two, three, four. Unia kulinarna. Unia kulinarna. Unia kulinarna. Unia kulinarna. Unia kulinarna. I ostatni raz, teraz będzie mega. Dawaj. Unia kulinarna na TVP. Unia kulinarna na TVP. O tak. Huczne zakończenie roku. Na rozpoczęcie! Jakie zakończenie? Tylko się zaczyna ten rok, a ty tylko już początek. Płaczesz. Tylko początek mojej kariery muzycznej. Która będzie wspaniała. Tak, ja w to bardzo wierzę.